Okej, wykonaliście sobie tatuaż, tak? Przyjechaliście do domu ze świeżym tatuażem. Co dalej? Wiecie o tym doskonale, że o tatuaż trzeba dbać już od pierwszego dnia po wykonaniu. Chcemy, aby kolory były trwałe i tatuaż był na zawsze soczysty, tak? Ja wam powiem, jak ja to robię i możecie się tego stosować, ale też nie musicie. No, powiem wam po prostu, jak to w mojej opinii wygląda, co ja sam stosuję. No, przeważnie po wizycie w salonie mam naklejoną folię, tak, na tym tatuażu. No i po przyjeździe ściągam i przemywam antybakteryjnym mydłem. Następnie suszę to miejsce jednorazowym ręcznikiem i nakładam maść ochronną. Mam tutaj taką maść firmy Easy Tattoo, stosuję już od wielu, wielu lat i jestem zadowolony. Ta maść ma wiele zalet, które mi się podobają, bo kiedyś, dawno, dawno temu, gdy jeszcze nie wiedziałem, że takie preparaty istnieją, nakładałem jakimiś dziwnymi alantanami, ale był też problem, że jak położyłem się spać, to nie dość, że ciuchy brudne, to jeszcze łóżko brudne i to było strasznie tłuste. Tu tego problemu nie ma. Taki krem no nie jest tłusty i nie brudzą się ciuchy, tak? Łatwe jest to w nakładaniu i przyjemne, tak? I przede wszystkim skuteczne i co najważniejsze, w korzystnej cenie, co naprawdę, w mojej opinii, robi robotę. Także istnieje jeszcze inna opcja, oprócz gojenia na mokro, tak? Jak ja to nazywam, to jest gojenie na mokro. I polecam przy tym gojeniu na mokro, no, żeby to miejsce no, nie zakrywać folią spożywczą, bo dla mnie taka opcja no, zaparza ten tatuaż i no, może to wywołać niechciane skutki, tak? A my jednak walczymy o to, aby ten tatuaż był zawsze soczysty, tak? Dlatego jeżeli na przykład macie to w jakimś miejscu dla was niewygodnym, ten tatuaż wykonany, tak? Bądź na przykład potrzebujecie dodatkowej ochrony do pracy, polecam po prostu folię specjalnie do tego przygotowaną. Mam tutaj taki arkusz i gdy sobie wykonam tutaj tatuaż, przyklejam sobie, tak? Przyklejam sobie śmiało i nie mam z tym problemu. Noszę 24 godziny i co najważniejsze, nie trzeba wtedy smarować tym kremem, tak? Nakładamy, bardzo ważne, na suchą skórę, nie na krem. Więcej informacji na temat folii uzyskacie tutaj, tak? I tam bardziej wam opowiem, jak się to nakleja, jak to się używa. Także wybór macie tak naprawdę wielki. Także ja wam teraz podsumuję to, jak ja to robię, tak? Po przyjeździe do domu z salonu ściągam folię, zmywam resztki tuszu, resztki osoczy. Przemywam to mydłem antybakteryjnym, suszę to jednorazowym ręcznikiem i nakładam krem. To jest bardzo ważne. Czasami też się zdarza, że potrzebuję więcej swobody, to po prostu zakładam folię. Także decyzja należy do was, możecie to kombinować. Krem, folia. Ja tak robię, mi to odpowiada i wiem, że wiele osób stosuje się też do takiej sprawdzonej metody. Także ja wam dziękuję. Dajcie w komentarzu znać, co sądzicie o mojej opcji gojenia tatuaży. Czy też tak stosujecie, czy macie całkowicie inną opcję do gojenia. Jeżeli wam się spodobało to, co dla was tworzę, dajcie łapkę w górę, obserwujcie mnie na Facebooku, Instagramie. I jeżeli chcecie zakupić ten produkt, możecie to śmiało zrobić w sklepie Projekt Ink. Link macie oczywiście podany w opisie. Ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć, hej!